Późny wieczór i pełny klub, ja schodzę ze sceny po koncercie. Gość podbija, daje mi propsy, potem robimy sobie zdjęcie. Mówię dzięki stary naprawdę, a on żeby mnie patrzył krzywo, że przejechał tu całą Polskę, żeby zobaczyć mnie na żywo. Mówi, że katuje mój rap i będzie katował go nadal. Słuchał w kółko listu do M, kiedy związek mu się rozpadał, i że czuł się jakbym tam był i przeżywał to razem z nim. I po plecach klepał go, gdy panna zabiła jego sny. Potem się pyta, czy to w moich tekstach wszystko jest prawda i czy podniosłem po tej sytuacji szybko się spadna. Pyta się, czemu w tekstach otwarcie tę historię gada. No bo to działa na mnie samego jak psychoterapia. Ludzie wysyłają mi wiadomości, w których otwierają mi się jak na oścież. Czuję, że gówno przeżyłem jak piszą i opisują swe własne historie. Mówią, że to co nagrywam pomaga, że daje im siłę i ich uspokaja. Mówią, że działa to na nich jak Xanax. Mówią, że działa to na nich jak Xanax. Powiedz mi, jak niby mógłbym skłamać, gdy tak wielu ludzi dziś pokłada ufność w tym. Powiedz mi, jak mógłbym spojrzeć w oczy tym, co słuchają mych traków, kiedy trudno im. Powiedz mi, jak mógłbym spojrzeć w lustro, robiąc coś wbrew sobie, tylko żeby force zgarniać. Powiem ci, nie mógłbym tego robić, dlatego wszystko co robię to 100% prawda. Innym razem pisze mi typ, że pogadać musi z kimś konkretnym, że nie może pomóc mu nikt, a ja wydaję się odpowiedni. Pytam się co jest, mówi, że koniec, że leciał z dragami i zamknął się w sobie, i że to paradoksalne i chore, bo stracił robotę, a dzisiaj pod sobą ma stołek. Nie wiem kim jestem, by dawać im rady, jak się w tym odnaleźć. Nie znają mnie jako człowieka, znają moje teksty i tym budzę ich zaufanie. Znają mnie jako człowieka, bo znają me teksty i tym budzę ich zaufanie. W tekstach jestem taki sam jak na co dzień, dlatego czują przywiązanie. Nie jestem większy od nich, ani lepszy od nich. Stop, chwila. Mam takie same problemy jak oni i to stąd przyjaźń. Dziś odwiedzam laskę, której chemię ładują wciąż w żyłach, i czuję się głupio, gdy wręczam jej płytę i mówię, bądź silna. Jutro odwiedzę dom dziecka i szpital i dzieciakom dam tam nadzieję i wiarę. I miałbym odpuścić i przestać to robić, bo tobie hejterze nie siadł mój kawałek. Mówią, że kopiuję stany i to trochę racja, jeśli mam być szczery. Kopiuję swoje stany emocjonalne i przelewam je na numery. Powiedz mi, jak niby mógłbym skłamać, gdy tak wielu ludzi dziś pokłada ufność w tym. Powiedz mi, jak mógłbym spojrzeć w oczy tym, co słuchają mych traków, kiedy trudno im. Powiedz mi, jak mógłbym spojrzeć w lustro, robiąc coś wbrew sobie, tylko żeby force zgarniać. Powiem ci, nie mógłbym tego robić, dlatego wszystko co robię to 100% prawda.